Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox Slime Simulator tym razem, moi drodzy. No i dostajemy takiego glutka, który zjada sobie różnego rodzaju chwasty. Możemy sobie nim chodzić, on zjada... Może nie chwasty, może bardziej krzaczki, zjada sobie krzaczki. I w ten sposób, jeżdżąc nim, możemy sobie powiększać naszego tutaj glutka. Jak możecie zobaczyć sobie w prawym górnym rogu, mamy coś takiego jak Riberfy, których ja osobiście nie posiadam. Mamy czwarty poziom, już piąty poziom. Chwilę obecnie, jak widzicie, on teraz wygląda troszeczkę, jakby to pokazać, o. W ten sobie sposób wygląda. Możemy też na niego klikać, jakby nie patrzeć, więc również za to dostajemy expa, ale możemy też zjadać po prostu te krzaczki, jeśli byśmy chcieli. Można też z tego, co ja sobie obczałem, po prostu jeździć i klikać i zbierać, więc jest też taki sposób. Możemy zrobić sobie speeda slime'a, możemy sobie samemu dodać speeda własnego. Jeśli chodzi o to, możemy zrobić podwójnego expa, jeśli byśmy chcieli, na 60 sekund. Nie jest to specjalnie dużo. Możemy przenieść sobie całe jedzenie do naszego slime'a, co spróbujemy sobie zrobić raz. Możemy sobie nazwać naszego slime'a, na przykład Ryszard, ty draniu. No, o, nie można. O, nazwijmy go jakoś ambitnie. Nazwijmy go na przykład krowa. Nie da się. Nazwijmy go herbata. Można. Czemu nie? Możemy respawnować, możemy zrobić sobie kolor jakiś slime'a. Randomowy. A, za 10 robuxów. Czemu nie? Dajcie mi jakiś randomowy kolor slime'a. Fioletowy. Niech będzie. To z takim zostaniemy. Mamy czapki. To jest od punktów RB. I nie jestem, czym jest RB. Aha, to są rebirthy. Dobra, means rebirth. Okej. Możemy dodać mu twarze. Tutaj, jak widzicie, mamy różne twarze. Na przykład piąta twarz to jest taka z balonkiem, więc możemy mu wyekwipować. Są jeszcze rebirthy. Oj, twarze pochowaj. Muszę mieć przynajmniej 10 mieć przynajmniej 10 poziom, żeby móc to zrobić. Dalej mamy jeszcze questy, czyli zjedz 15, tak jak widzicie, plancików na przykład. Mogę sobie je zjeść, pyk. I od razu mi procenciki wskakują bez większego problemu. Ciekawe jestem, czy questy się wykonują, kiedy tak jakby przeteleportowałbym sobie całe jedzenie do siebie. To jest też moje pytanie, czy jakkolwiek by to działało. No jeśli będę na 10 poziomie, to mogę sobie zrobić rebirtha i z tego, co rozumiem, dzięki temu będę w stanie po prostu szybciej zdobywać expa. Przynajmniej w teorii. Przynajmniej w teorii. Więc odpalimy sobie questika. Zobaczymy, ile tutaj jeszcze tak jakby jest w stanie mi ten quest za to cokolwiek dać. Proszę bardzo, sobie tu jeszcze chwilę poklikam. O, tam jest jakaś wyjątkowa chyba roślinka. Nie wiem, co to co prawda mi da, bo się świeci. Zobaczymy, czy jestem w stanie ją zjeść. Bardzo ładnie, zaliczyło mi zadanie. O Jezus, jakiego ty masz glutka dużego. Chryste panie. Dobra, schowamy sobie teraz te zadania. No i przeteleportujemy sobie jedzenie do naszego slime'a. Czemu nie? Siu! Wow. Duży. Dobra, zrobimy sobie prędkość slime'a. Nasz slime musi być szybszy. Dobra, dawaj mój slime'ie. Zgnieć go! Zgnieć go! Nie jest chyba w stanie nawet go zgnieść. W każdym razie przenieśliśmy sobie całe jedzenie. Poznikało jedzenie na mapie, a my sobie je zebraliśmy. Czemu nie? I mamy naszego... Mamy nasz poziom 30 slime'a. Jeśli byśmy chcieli, oczywiście. A możemy też sobie dodać na przykład nowe twarzyczki, jeśli byśmy chcieli, na poziom... Nie mogę, a właśnie. Na poziom 30. Na poziom 20 mogę zrobić chociażby. Proszę bardzo. I tu goście sobie za mną na przykład chce chodzić, mam kolejne questy i... A nie, questy mi się akurat nie zrobiły, więc śmiesznie. Mogę sobie tutaj zbierać to wszystko. Moja herbatka będzie tutaj za mną jeździła. Jest gość na 41 poziomie, ale ma 3 rebirthy i to mnie zastanawia, czy rzeczywiście rebirth działa w ten sposób, że jeśli zrobię sobie go, to rzeczywiście czy rzeczywiście będzie to działało właśnie... O, już nie mogę na niego klikać. Czy będzie to działało właśnie w ten sposób, jak sobie myślę, więc będę zbierał sobie... Czy ty jeszcze w ogóle zbierasz kwiatki? Zbierasz, dobra. I rośnie, rzeczywiście rośnie. Czy rzeczywiście będę dostawał wtedy więcej punktów za te roślinki? To jest moje pytanie. Gość tam wlazł sobie na swoją kulę i sobie tańczy. Kaman. Kaman, można i w ten sposób. Questy się powoli wykonują. Muszę tu jeszcze zgarnąć sobie ileś tam expa. Potem wiadomo, czym kula jest większa, tym łatwiej zbieramy sobie te wszystkie roślinki i tak dalej. Ale ona tak troszkę powoli zakręca, więc z tym też problem. I nie wiem, co daje mi ten złoty krzaczek, szczerze mówiąc. Kaman, no. Niestety, tak to wygląda. Nie mogę też chyba czapek, nie mogę czapek. Nie mogę mieć na razie czapków, bo muszę mieć rebirtha. Dobrze, wiecie co, zróbmy tego rebirtha. Odblokowałem nowego hata, nową czapeczkę, więc dajmy mu czapeczkę. Dajmy mu czapeczkę, niech ma tą czapeczkę. Proszę bardzo, teraz dopiero jak się głupio kręci, come on. Dobrze, i zobaczmy jak z questami na przykład. O, zniknęła roślinka, śmiesznie.
A, halo, jesteś tak mały, że ciężko z przejeżdżaniem obok tych. Niech będzie. A jak teraz? Czy dostajemy jeden expa za każdego? O, dostałem od razu drugi poziom. Okej. Czy rzeczywiście dostaję podwójnie? Bo exp na razie siedzi na pierwszym tak jakby. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. O, dostaję 3 expa, a nie 1. O, nie, teraz dostałem 1. I odblokowałem nową rzecz. Okej. Ciekawie, ambitnie. Bardzo ambitnie. Ej, tu był gdzieś krzaczek, come on. Gra mnie troluje. Ja tutaj sobie przylazłem po krzaczki, a gra mi krzaczków nie daje. Halo, glutek, musisz tak trochę bardziej trafiać niestety w te krzaczki, bo inaczej jest spory problem. Odblokowałem nowego face'a, ale ja chciałbym te 200 expa zebrać. Teraz ile jestem w stanie? O, ja muszę chyba trochę więcej pojeździć. Wiesz co, wydaje mi się, że czapeczka ci troszkę glutku przeszkadza, więc zabiorę ci tą czapkę. Ej, ale tu jestem, halo, dziękuję serdecznie, zapraszam do mnie. Jak się rozpędził, kurde, skubany. No, no dobra, nie możemy nic z tym więcej zrobić, więc myślę, że możemy zobaczyć jeszcze jak z questami. Chciałbym to zadanie zrobić na 200 i zobaczyć, czy to rzeczywiście cokolwiek mi da, czy to jest takie useless, totalnie bezużyteczne do niczego. On się porusza ze mną? Porusza się ze mną, dobra. Herbatek, zapraszam serdecznie. Zbieraj expa. 82%. Z każdym nie będę dostawał, zakładam, jednego expa albo 5 expa. O Jezus, halo, herbatek. W tą stronę on. I znowu znikają. Dziwne, bardzo dziwne. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Pójdę, o właśnie, pójdę, zbiorę sobie tego magicznego kwiatka, o ile dam radę, i zobaczę, czy on cokolwiek też mi da więcej. Ale questy, widzę, polegają głównie na tym, żeby zjadać roślinki i nic więcej się tu właściwie nie dzieje. Dobrze, glutek, zapraszam cię. Nie, może nie róbmy skrętów, bo on się czasami dziwnie zachowuje, jeśli ma skręty do zrobienia. Więc lecimy przez tego. 80... O, rzeczywiście, jest zdecydowanie więcej expa. Zaraz mógłbym robić kolejnego rebirtha, jeśli bym chciał oczywiście, jeśli bym chciał. 89 expa. Tamten gość jest zadowolony chyba z wielkości swojej kulki. Jakby tego nie nazwać. Tu niestety nie widzę za dużo. Dobra, pójdę tak, pójdę w ten. Halo, halo, herbatka! Tu jestem! Halo! Halo, herbatka! W tą stronę. O Jezus, ale ona się porusza. Come on! Się rozpędziła i nie mogła się powstrzymać. Herbatko, naprawdę. O, tam jest teraz to, co daje dużo expo. Come on, herbatko. O, tam coś jest. A nie, to jest gościu, który ma glutka swojego. Nieważne, nieważne. Gościu ma swojego glutka, a ja mam swojego glutka, nie będę w to wnikał. W sumie mapa jest taka w miarę mała i prosta. Tamten gość jest chyba ten na 44. Chyba tak, bo ma wystarczająco dużą kulkę, a wydaje mi się, że miałem podobnej wielkości. Przynajmniej w miarę podobnej wielkości, jak miałem 30 poziom. Kulku, no come on, nie w tą stronę, tu do mnie, o, dobrze, o blisko, jeszcze kawałek, jeszcze 90% mamy. No kulko, żeż, come on. Ona nie chce współpracować, ona będzie kręciła bączki wokół kwiatka. I kwiatek zniknął, to jakiś magiczny rytuał był, come on. Dobra, jedno zebrane, co więcej, tu jest jakaś osoba jeszcze z glutkiem. Oh, come on, no come on, dawaj mi te glutki. Grow plants. Dobra, posadźmy roślinki. Posadźmy dużo roślinek. Boom. Tona nowych i teraz teleportujmy je do siebie. Boom. Czemu tego kolesia bardziej tego? Czemu jego bardziej urosło niż moje? I czy to wyszło w ten sposób, że ja przyzwałem, a on sobie w tym czasie teleportował wszystko do swojego slajma? Czy ja mam to tak rozumieć? Że jeśli było na przykład powiedzmy 100 krzaczków albo 200, respawn slime. Czy jeśli rzeczywiście było tak, że ja zrespiłem powiedzmy, było 100 kwiatków, 100, nie wiem, krzaczków, cokolwiek na mapie. Ja zrespiłem dodatkowe 100, było 200. I nagle użyłem tej umiejętności, to gościu przez to, że pół sekundy przede mną kliknął, to użyło mu tego w ten sposób, że on dostał na przykład tych kwiatków 130, a 70? Bo jeśli tak, to totalny bullshit. Jeśli tak, to totalny bullshit. Gościu ma teraz tam o wiele większy, nie pamiętam, który to był, ten Magnificent Flame. 39 poziom, a ja mam 29. Come on!
No come on, naprawdę. Jak można wykorzystywać ludzi? O, zrobiłem tego questa i w sumie nic się nie stało wielkiego. Więc tak... Powiedziałbym, że tryb na pogranie w chwilę. No bo jak widzicie, no jest tu mnóstwo osób. Praktycznie nikt nie robi rebirthów, bo nie ma po co. Są to jakieś 9., 10. poziom. To jest osoba, która w ogóle ma tak... Jak on się nazywał? Freeb? Ma pierwszy poziom i zerowy. Ta kulka wręcz lata za nim. Nie jeździ, ona lata za nim. Więc ciężko jest mi stwierdzić. W sumie jestem w stanie na ciebie, kulku, wejść. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy jestem na ciebie wejść. Czy jestem w stanie na ciebie wejść. Jak się respisz zawsze? Respawna robisz zawsze za mną, tak? O, nie mogę robić częstych respawnów. Dobra, wszystko jasne. No w sumie taki tryb, powiedzmy, gdzie toczymy kulę, zbieramy nią krzaki. Można sobie tu na przykład podpowiedzieć, że nie zbieramy krzaków, tylko na przykład robimy sobie... jakby to powiedzieć, tylko na przykład... pielimy. Cokolwiek. Można to sobie tak tłumaczyć. I w sumie to jest tyle, jeśli chodzi o cały tryb. Nie widzę tu większej ilości funkcji, jakiekolwiek bym chciał. Mogę jeszcze ewentualnie mu ubrać czapkę. Proszę bardzo. Nie wyglądał totalnie głupio i będzie się... A! O! Dobra, slime z środka znika, zostaje sama czapka. Nieważne, nie mam w ogóle pytań, jeśli chodzi o to. To działa jeszcze inaczej, niż myślałem. W sensie gorzej. Nic z tym nie zrobię. Tam jest cały czas gość na tym 46 i jego kula. Tam się ten na 39 bawi. Questy moje. Powoli zjadaj krzaki. Mógłbym tak sobie chodzić, myślę, że godzinami. Niewiele by to zmieniło. Mógłbym sobie po prostu nabijać poziomy. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Slime Simulator, jeśli będziecie zainteresowani grą, chociaż nie wiem, link macie w opisie oczywiście standardowo. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło. No i pa, pa!